Ta wizualizacja, która jest pokazana na stronach, to jest konkretnego biura projektowego, konkretnej zainteresowanej osoby czy firmy, która chciałaby nabyć Rybi Plac. Myślę, że to jest kwestia przyszłości, więc nie ma tutaj działań takich, które by mogły budzić niepokój, że co się dzieje po cichu, czy próbujemy wrócić do tematu związanego ze zbyciem tego terenu. Że nie powinien on wyglądać tak jak w chwili obecnej, to chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast ja odchodziłbym i staram się to także propagować, bo odchodzić od idei galerii w tym miejscu. To ma być bardziej pasaż handlowo-usługowy z częścią podziemną parkingu nie tylko służącego gościom czy klientom tegoż pasażu, czy domu towarowego, czy galerii, jak zwał, ale także kina, które w tym miejscu ma powstać, jak i dla samych mieszkańców, którzy mogliby także korzystać z parkingu podziemnego. Stąd inwestor zapytał, czy jesteśmy zainteresowani, więc jesteśmy zainteresowani zbyciem, ale w taki sposób, żeby rzeczywiście, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, inwestycja była zrealizowana.